W meczu 6 kolejki drugiej ligi siatkówki Tubondzin Volley Mosir Sieradz podejmował Hetmana Włoszczowa. Ostatni raz te drużyny spotkały się w drugiej lidze 2 sezony temu. Sieradzanie wygrali wówczas oba spotkania bez straty seta. Jak było tym razem? Pierwszy set lepiej rozpoczęli goście, którzy zbudowali kilkupunktową przewagę. Sieradzanie gonili wynik i dogonili w końcówce seta. W kolejnych akcjach punktowali gospodarze, a set zakończył się wynikiem 25-20 dla Sieradzan. Druga partia rozpoczęła się podobnie jak pierwsza. Hetman rozpoczął set wypracowaniem przewagi, a Sieradzanie chwilę później doprowadzili do remisu i przez jakiś czas toczyło się wyrównane spotkanie. Chwilę później goście wyszli na prowadzenie i set zakończył się zwycięstwem drużyny z województwa świętokrzyskiego 25-22. Trzecia część spotkania tym razem rozpoczęła się lepiej dla Sieradzan, którzy wypracowali i powiększali przewagę. W pewnym momencie przewaga Sieradzan nad gośćmi była dwukrotna. Jednak ten set zawodnicy Patryka Spychały wygrali wysoko 25-15. Czwarty set był kopią trzeciego. Tubondzin Volley budował sobie przewagę przez całą partię i zakończył ją zwycięstwem 25-20, wygrywając tym samym cały mecz 3-1. Ogólnie cały mecz nie był po naszej myśli, dużo błędów było naszej strony, no w drugim secie zabrakło nam czegoś, no jak z czasem tak wychodzi, no a w trzecim secie się zepnęliśmy, no i udało się wygrać wysoko, więc no cieszymy się, no i w czwartym secie już było już po naszej myśli. Zawsze z chęcią turniej półfinały to mile widziane, ale nasz plan jest taki, żeby się utrzymać w lidze. I zobaczymy, co będzie dalej. Sieradzanie z dorobkiem 12 punktów zajmują 5. miejsce w tabeli. W następnej kolejce zespół Patryka Spychały uda się do Strzelina na mecz z Tygrysami. Kolejny mecz w hali szkoły podstawowej nr 10 w Sieradzu odbędzie się w sobotę 26 listopada o godzinie 18. Tubondzin Volley podejmie wówczas Gwardię Wilczyce.